jak zachęcić nastolatki do czytania, podsuwając im ciekawe, fajne, wciągające książki. O takich książkach dzisiaj będziemy mówić. I takie książki pisze także nasz dzisiejszy gość, czyli Rafał Kosik, autor bestsellerowej i już chyba kultowej serii Felix, Ned i Nika. Cześć. Cześć. No właśnie, w takim razie Rafale, powiedz nam, jak pisać, żeby młodzież chciała czytać? Ja staram się pisać takie książki, które sam bym potem chciał przeczytać. Powinny być zabawne, powinny być wypełnione akcją, a całkiem przy okazji powinny być też mądre. Ale to dopiero później, bo jak nie będą ciekawe, to nikt tego nie przeczyta. Bardzo mi się podoba w Twoich książkach to, że mówisz o bardzo poważnych czasem tematach, o ważnych sprawach dla młodych ludzi, ale robisz to w sposób nienachalny, jakby ukradkowy, przemycasz te tematy pod dużą dawką rozrywki i poczucia humoru. Jak zachowujesz ten balans? Samo mi tak wychodzi. Dużo, dużo czytam, dużo książek czytałem i chyba się tak jakoś nauczyłem, jak to zrobić, bo jeżeli na przykład byśmy wzięli jakiś temat, powiedzmy, śmiecenia w parku, załóżmy, czy tam śmiecenia w lesie, no to nie można napisać po prostu, że nie śmiećcie w lesie, tylko trzeba to jakoś tak przedstawić, nie mówiąc tego, żeby dotarło. Zresztą to jest dosyć zabawne, bo część krytyków, którzy czytają książki dosyć powierzchownie właśnie zauważają, że nie ma treści edukacyjnych, ponieważ nie jest napisane czarno na białym, nie śmiecić w lesie. Narracja w Twoich książkach, narracja prowadzona z perspektywy nastolatków, brzmi tak wiarygodnie i prawdziwie. Czy obserwujesz jakichś znajomych nastolatków, podsłuchujesz ich właśnie w takich miejscach, jak teraz się znajdujemy, czyli gdzieś na placach zabaw, czy sięgasz głęboko do siebie, do swojego wewnętrznego nastolatka? No, ja nigdy nie zabiłem swojego wewnętrznego dziecka, więc piszę tak, jakby mi się podobało. Przez długi czas tym informatorem, powiedzmy, i takim źródłem inspiracji był mój syn. No teraz już ma 20 parę lat, więc się nie nadaje, ale z kolei znajomi mają dzieci w odpowiednim wieku, więc czasem posłucham, co tam sobie, o czym rozmawiają. Natomiast większość to są chyba jednak moje przemyślenia z dawnych lat przetworzone na dzisiejsze realia, bo no, jednak dużo się zmieniło. Czy ty czytasz literaturę dla młodzieży, żeby, nie wiem, popatrzeć, co konkurencja pisze? Właściwie nie. Czytałem kiedyś, jak czytałem Jaśkowi, mojemu synowi, wieczorami, to wtedy czytałem, a tak to ja czytam raczej albo dorosłą fantastykę, albo literaturę popularno-naukową. Ponieważ mimo wszystko, że to jest literatura, że Felix to jest literatura dla młodzieży, to jest to też, tam jest ważny element fantastyki naukowej, więc muszę być na bieżąco. Więc to są moje główne lektury. Czasem jak mi coś wpadnie, to z literatury młodzieżowej, jak mi ktoś szczególnie coś poleci, no to wtedy przeczytam, ale raczej nie. Ale myślę, że interesujesz się też wieloma innymi rzeczami, bo Felix, Ned i Nika to jest taka mieszanka gatunków. Tutaj jest i science fiction, ale też jest trochę grozy. W jednej części jest trochę steampunku, czyli twoje spektrum zainteresowań musi być bardzo szerokie. Tak. Mhm. Też staram się w ten sposób zachęcać generalnie do czytania, nie tylko moich książek, ale w ogóle książek, bo człowiek czytający jest mądrzejszym człowiekiem, prawda? Więc pokazuję też całkiem przy okazji różne gatunki literackie, żeby każdy mógł sobie zapoznać się i stwierdzić, co lubi. No to jest też fajne, bo czytelnik nigdy nie wie, co Kosik w następnej części wymyśli, jakie gatunki zamierza wymieszać. Ja też nie wiem. A kiedy się dowiadujesz? Wszystkie te książki piszę dosyć w sposób, powiedzmy, wbrew zasadom sztuki, czyli nie mam konspektu, nie wiem, co będzie dalej. Znaczy, mam taki ogólny zamysł, co napiszę, jak mniej więcej akcja będzie szła, natomiast w trakcie pisania ta historia powstaje dopiero. Także następny Felix, do którego w tym roku go nie będzie, on będzie na następne święta, postaram się zdążyć. Już wiem, że będzie książką trochę podróżniczą, bo początek akcji, który wymyśliłem, wymaga tego. Czyli następny gatunek wkładamy?
Tak, ale oczywiście nadal będzie to w miarę trzymające się faktów naukowych książka, żeby no jednak nie zmyślać za dużo. A co się dalej wydarzy, to się okaże w trakcie pisania. Dzisiaj polecamy Wam fajne, wciągające serie młodzieżowe i na początek proponujemy cykl naszego dzisiejszego gościa. Cykl, który stał się już w zasadzie cyklem kultowym. Felix, Ned i Nika, opowieść o trójce przyjaciół, którzy chodzą razem do jednego gimnazjum. W najnowszej części jest to już liceum i przeżywają niesamowite przygody. Ta seria to mieszanka gatunków. Mamy tutaj science fiction, mamy grozę, a nawet steampunk. I oczywiście ogromną dawkę humoru. Kroniki Archeo to przygody pięciorga przyjaciół, którzy niczym Indiana Jones poszukują zaginionych skarbów, rozwiązują zagadki z przeszłości i podążają tropem legend z całego świata. Idealna propozycja dla młodych wielbicieli archeologii. I na koniec polecamy Wam Kroniki Jaru Adama Fabera. Kate była typową, zwykłą nastolatką, dopóki nie trafiła zupełnie przypadkiem do krainy Jaru, zamieszkałej przez baśniowe istoty. I wkrótce sama stała się jedną z takich istot. Serię tę polecamy szczególnie fanom Harry'ego Pottera i Percy Jacksona. A teraz kilka nowości, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu. Na początek najnowsza powieść Magdaleny Witkiewicz, która jest podobno inspirowana rodzinną historią tej pisarki. Druga wojna światowa, różne oblicza miłości i rodzinne tajemnice, które ciążą nad współczesnością. Jak zapewnia wydawnictwo oraz Katarzyna Bonda, która napisała blurba do tej powieści, to najważniejsza i najlepsza książka w dotychczasowym dorobku Magdaleny Witkiewicz. Kiedy zapada mrok, to nasza kolejna propozycja wśród nowości. Zbiór opowiadań, galeria barwnych postaci, pełne mroku i gniewu historie z odrobiną fantazji i ironii. To lektura obowiązkowa dla fanów katalońskiego pisarza. I ostatnia nasza zapowiedź to Oszukana, najnowsza powieść Magdaleny Stachuli. Historia o młodej dziewczynie, która ukrywa się w willi położonej głęboko w lesie. Dlaczego się ukrywa, jaką tajemnicę nosi w sobie? Przeczytajcie książkę, a jest to podobno historia, która mogłaby się zdarzyć każdemu z nas. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nasze książkowe propozycje Wam się podobały, że sobie wybierzecie coś dla siebie. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Cześć!